Witajcie tu, ho, ho, a to kolejny odcinek z cyklu Wasze Powtórki. Tym razem Wikary24 zdecydował się podesłać po swoją powtórkę na lajcie T92, to jest 8 tier, przeciwko dychom, czyli jakieś wyzwanie tutaj możemy zobaczyć. Mapa Pilzno, ta mapa się zmieniła, ja już ją opisywałem, kiedy oceniałem powtórkę kolegi na AT15, na tym brytyjskim TDQ przełamania. I teraz tak, opowiemy jeszcze raz w takim razie. Generalnie medami, znaczy ciężkimi czołgami walczymy tutaj. Tak, tutaj można się ustawić, coś skrapować za różnymi tymi, tu nie ma najmniejszego problemu, że dla czołgów ciężkich, żeby jak ktoś jest, tylko ma pojęcie o technice gry, to się tam zawsze odnajdzie. Jeżeli chodzi o medy, to medy mogą albo wspierać mogą tutaj ciężkie, ewentualnie medy mogą jechać tutaj, wzdłuż tej linii, po to, żeby domknąć sobie tutaj tych, którzy tutaj zostaną, albo tędy, tak? Z drugiej strony tak samo i w ten sposób sobie tutaj ogarniamy te pozycje na medach. Na medach możemy też stanąć tutaj, próbować strzelać to, co się tutaj będzie rozjeżdżało gdzieś tutaj. Generalnie możliwości jest sporo. Jeżeli chodzi o te deki, to tak, staramy się nie stawać tutaj, dużo ludzi tutaj staje te dekami. Tutaj jak dostaniecie wyświetlenie, to maksymalnie, zaraz dostaniecie strzała. Tutaj się można z tyłu ustawiać, żeby linię 1 coverować. Zresztą stąd też można coverować potem kapa. Tak samo jak z tej górki, tutaj można też kapa coverować. Jeżeli chodzi o te deki, to dobrze te deki ustawić wtedy tutaj, żeby zatrzymać ewentualnie medy, które tędy będą mierzyć, jeździły. No jeżeli chodzi o lighty, to lightami albo gramy tutaj środek, żeby zaświecić to tutaj, ewentualnie też tutaj możemy spróbować podjeżdżać bliżej dalej, żeby świecić to, co się tutaj będzie pojawiało. Więc takie są rozwiązania. Zobaczymy, jak to sobie zagra. Jak to sobie zagra Wikary. Wikary czeka na to, jak się inni rozjadą i żeby zareagować, gdzie pojedzie, ale powiem szczerze tak, pewnie dlatego, że nie wie, jak się rozjechać, bo generalnie czekać lightem podczas rozjazdu to jest utrata timingu. Często już nie zdążycie na takie najlepsze dla niego miejscówki. I to jest też ciekawa sytuacja, zwróćcie uwagę, że już spota dostało od samego początku, sam nic nie wyspotował. Tak, bo to ten event tam przejechał i on, ten event ich tam spotnął. Jak już zajmujesz taką pozycję, to się ustaw tak, żeby krzaczek był nieprzeźroczysty, czy tam to zwalone drzewko, wtedy będziesz mógł bezkarnie tam strzelać. No i Iwan się tutaj wyjątkowo zapuszcza. Takiego aktywnego spota robi. Mniej więcej to samo powinien robić light z naszej strony, nie? Zwróćcie uwagę. Widzicie, jaki push idzie tamtędy? No. I gdyby tutaj jakiś TEDek stał, to by miał używanie. O tym mówię. Tędy się przeciskamy medami w jedną, w drugą stronę. Przy takim puszu to ten pan spada, ten T54 nic nie zrobić, powinien tutaj wjechać i zacząć tych masakrować. No ja już bym się przestawiał właśnie tak, gdzieś tam właśnie w kogoś za tej Pantery P44, może nawet troszeczkę dalej, bo za chwileczkę się będą wysypywać ci goście tam z tej flanki. No trochę za daleko, bo nie wiem, kto ci będzie spotował. Przez jakiś czas ta Pantera AFK, która jest. No, a nawet nie, już ją biją.
Przelać na ten, na minimapę, no i słusznie. Więc to są ograniczone możliwości strzału. No, zejdzie. Okej. Iwena się trzeba pozbyć. Elegancka. No, trochę niepotrzebnie ten auto-aim. Na taką odległość to jak się rusza, to nie auto-aim nie założy ci odpowiedniego wyprzedzenia. No i czekamy. Też 49 wyjedzie, tak jest. Boom. A RNG. Jeszcze raz. Boom. Super. Szkoda, że się go nie udało trafić w kąskę. Tak. Wyjeżdżaj tak. Side scrapuj też 49. No, no i w takiej sytuacji widzicie, jakby nasze te deki tutaj stały, gdzie my teraz stoimy, no to naprawdę mają możliwość tutaj powalczenia, tak? Jest, nawet w obronie tutaj jest łatwiej. Zwróćcie uwagę, że w zasięgu spota, jeżeli macie spotera, jest kap. W związku z czym no, niesłychanie trudno skapować, jeżeli te deki są tutaj poustawione, tylko że muszą strzelać przez podwójne krzaki, nie przez pojedyncze, żeby same spota nie dostały. Jakieś takie miejscówki tutaj nie było, teraz dopiero po zmianach tej mapy w wersji 1.0 to się tutaj, że tak powiem, takie miejscówki porobiły. Graj, graj. To jest twój zasięg spotowania. On jest u ciebie równy zasięgu, na który możesz zostać wyspotowany, tak? To jest zasięg rysowania. Wszystkie czołgi, które będziesz miał tutaj, możesz bezkarnie bić i nie dostaniesz spota, nie? W związku z czym możesz sobie pozwolić na zjazd tutaj, utrzymywanie ich po prostu tylko w tym rejonie, że tak powiem, pomiędzy jedną kreską a drugą i wtedy przy okazji masz więcej możliwości do strzału, nie? Te 4-9 masz. Cztery do 8, no. Łomot dostajecie póki co. Dość pasywnie grasz, powiem szczerze. Wydaje mi się, że można byłoby sobie pozwolić na troszeczkę bardziej agresywną grę. Mówię, byś mógł pójść podjeżdżać i grać na zasięg spota. No tutaj to ewidentnie czekasz tylko aż ktoś wjedzie po prostu w ten. Gdzieś tam jest ten TVP, który się jeszcze nie wyświecił. Przy czym, jeszcze raz, dla tych, co to oglądają, to jest czołg lekki, dwa tiery niższy. On nie jest w stanie nawiązać równej walki, on musi walczyć jak siły specjalne, tak? Z zaskoczenia, niewidoczny i tak dalej. Moje uwagi nie dotyczą tego, że on stoi z tyłu, tylko że stoi troszeczkę za bardzo z tyłu. Mógłby próbować zagrać w międzyczasie coś bardziej aktywniej, w sensie utrzymując sobie możliwość strzelania do czołgów, które ma, tak jak mówiłem, pomiędzy linią spotowania a linią rysowania. Natomiast
na tej mapie, akurat przy tym setupie i tym, co się tutaj dzieje, to granie pasywnie jest jak najbardziej wskazane, tak? On nie jest w stanie wziąć na klatę tych czołgów, tak? Jak wyjedzie na TVP T-50-51, to go TVP skończy na 3 strzały, nie? Więc to jest, czyli w 6 sekund spadnie z mapy. Więc gra poprawnie, tak? Tylko mówię, że mógł szukać więcej okazji do oddania strzału, no ale to się jeszcze bitwa nie skończyła. Nasi powolutku wyrównują miasto. No a Vicary coveruje tutaj prawą flankę, także zobaczymy, jak to będzie dalej szło. No, 4-8 było, już jest 9-10. I czy zaraz spadnie, tak jest. Jest Indian. Cofnij się. Słusznie. O, i o to chodziło. To już trzeba było strzelać z ręki. Bibi, bibi. Tylko cofnij się. Nie, przestań używać tego autoaima, to jest błąd. Na gąsce go stawię, żeby się nie ruszył. On cię nie widzi, nie bój się. W zasadzie mógłbyś sobie hajek i załadować i mu powie, że strzelać. O, to jest jeden strzał, to ci chyba w ziemię poszedł, bo nie masz całego czołgu w sylwetce. Dokładnie. Bo masz. No, widać nawet te dwie dziury, które tutaj zrobiłeś. Tutaj. Są te dwa strzały, które nie weszły. Ten Indian gdzieś tam jest. Możesz sobie pozwolić na to. No jedź, jedź, bo to nie wypada, żeby ta dziesiątka spotowała. Jest Indian. Nie wyłączaj te autoaimy. Po co ty to włączasz? No i niesie ci tam RNG jest okrutnie. Niepotrzebnie strzelasz z tego. Z hitów. On tam ma 90 mm ma tam, gdzie mierzysz. Znowu ten autoaim. Przestań z tym autoaimem grać. Popatrzcie, jaka jest sytuacja. Dokładnie tak ci klikają. Tutaj są skampieni, więc ty powinieneś objechać ich z tej strony. Wtedy oni muszą obracać rufę albo w jedną, albo w drugą. Jeżeli obrócą na ciebie, to te 57 wypróżni w nich magazynek. Jeżeli obrócą na Heavika, to ty bijesz, nie? No, co poza zasięgiem spota, podjedź bliżej. Jest. No to biedny jest, nic nie może zrobić. Zaś ten autoaim. Ten E50M to już by sobie odpuścił przy ciebie, bo w końcu robisz robotę. Można było to zrobić lepiej, ale w sensie objechać z tej strony, ale to też nie jest błąd. Ładnie zagrałeś na mechanikę spota, nie? Największy błąd, jaki do tej pory dostrzegam u ciebie, to granie na tym autoaimie. To jest do. Nie wiem. Jak się nie umiesz na oduczyć, to przy
przypisywaniu klawiszy wyłącz po prostu autoaima spod prawego myszki. Cześć. Co to tam jest? M53 może być gdziekolwiek, to jest bardzo mobilna arta. 45 na godzinę bodajże potrafi jeździć. Zaraz zostanę choroby morskie od tego twojego gibania tym celownikiem, tą kamerą. Jak szukasz przeciwników, to graj na żarówkę, tak? Czyli nie graj na to, że ty kogoś wyświetlisz, tylko jeździ tak długo, aż ci się zapali żarówka, to znaczy, że ktoś cię wyświecił, tak? Więc nawet jak jest w krzakach i cię zobaczył, to ty już wiesz, że jest w krzakach przy ciebie, bo się zaświeciła żarówka, nie? Ja pierdykam, naprawdę zostanę zaraz choroby morskiej. Popatrz, jaka wyluzowana art. No i BDB. Dobra, zobaczmy sobie to w takim razie w podsumowaniu bitewki. Mamy podsumowanie. No i wpadła masterka na tym czołgu. 2865 obrażeń zadanych, 1805 z swojego spota plus 4 fragging. Bardzo dobry wynik, mimo że sama bitwa, jak się oglądało, no to nic tam takiego nie było w tej bitwie, tak? Ta bitwa nie zachwycała przed siebie, ale z drugiej strony to naprawdę nie o to chodzi, żeby bitwy zachwycały, chodzi o to, żeby te bitwy wygrywać, tak? Skoro taka gra doprowadziła do wygranej, znaczy, że tak trzeba grać po prostu. Wpadł Orlik za zniszczenie dwóch czołgów przeciwnika, które są tier wyższe. I jeżeli chodzi o... Zwróćcie uwagę. Grając taką pasywną grę na tej mapie, ta T92 ma trzeci wynik, tak? A przypominam, grał ósemki z dziesiątkami, tak? Więc bardzo ładnie. No u nich ten TVP nastrzelał jak szalony. No i Arta też nastrzelała sporo. Więc to jest to. No ile tutaj zarobiłeś na tej bitwie? 103 tysiące, bo to jest w premium T92 chyba, tak? 103 tysiące plus z rezerw 25 plus jakaś misja 51, czyli 187 tysięcy. No, widać, że amunicja, której niepotrzebnie używałeś taką, jak używałeś, to jest minus 112,68 na plusie, tak? Ale nawet gdybyś był bez konta premium, to 25 tysięcy na plusie byś był. Nadużywasz amunicji tutaj tych hitów, moim zdaniem, a to wynika chyba po części tego, że nie pamiętasz pancerzy czołgów. Tak jak mówię, 90 mm na Indienie penetrujesz praktycznie wszędzie. Więc nie ma potrzeby. Ten TVP też nie jest wcale taki twardy, żeby trzeba było hitów do niego strzelać. Moje uwagi co do bitwy, oprócz takie podsumowujące. Fajnie zagrane, fajnie, że znasz miejsce swojego lighta, że tak powiem, w takich bitwach. Wiesz, że nie powinieneś się napalać, nie ma co się przypalać, trzeba doczekać do końcówki. W końcówce sobie light zawsze odbija potem damage. No i tak naprawdę przecież te przykampione czołgi tam w rogu, gdyby ciebie już na mapie nie było, to T57 nie miałby szans, żeby tą bitwę wyciągnąć. Także ta bitwa została wygrana dzięki twojej rozgrywce, tak?
Bardzo mi się podobało. Podobało mi się to, że znasz ten zasięg spota, wiesz, znasz mechanikę, wiesz, że ci nie mogą wyspotować spoza tej granicy i podobało mi się to, że spotowałeś sobie ich, po czym się wycofywałeś tak, żeby spota samemu nie dosadzić, sobie ich klepałeś, nie? Natomiast strasznie mi się nie podobało i powtórzę to jeszcze raz, że grasz tak dużo na auto-aimie. Auto-aima używa się, gdy jesteś blisko czołgu przeciwnika, jeździsz naokoło niego, a nie masz takiego skilla, żeby jeszcze umieć mierzyć w tym samym czasie i strzelać. Wtedy autoaim się przydaje. Natomiast na takie odległości absolutnie nie, bo każdy ruch, każdy obrót kadłubem i tak dalej powoduje, że te strzały trafiają nie tam, gdzie powinny, a to zrykoszetują, bo się kład gościu obracał, a to w ogóle nie trafią, bo akurat się ruszył w międzyczasie, tak, a autoaim nie nadaje wyprzedzeń w związku z ruchem przeciwnika, więc to jest słabe, niepotrzebnie to w ten sposób rozgrywasz. Ale generalnie bitwa udana i powinien tylko pogratulować, zwłaszcza, że wiem, że uczyłeś się grać z moich poradników, więc widać, że wyniki mówią same za siebie. Dobra, z mojej strony to wszystko. I jeżeli Wam się podobała gra Vicarego i ten wynik, który osiągnął, to oczywiście łapka w górę pod filmikiem. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału, ponieważ pod każdym jednym filmem zawsze się pojawia pytanie, jak do mnie wysłać powtórkę, to już jeszcze raz powtarzam. Rzucamy powtórkę na VodReply, to jest właśnie VodReply, tak? Wchodzicie na VodReply, dajecie login, logujecie się na swoje konto wotowskie, dajecie upload replay, wgrywacie i potem link z takiego uploadu wysyłacie do mnie w wiadomości prywatnej na forum WOTA. Tak? Ja wtedy dostaję sobie te wszystkie powtóreczki, tak? Tak? Ja sobie potem po kolei idę i je nagrywam i wrzucam wam potem na kanał. Także w tym kierunku, proszę, może tak powiem, to w tym kierunku proszę to robić, w ten sposób właśnie to realizować. Dobra, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i pa.